Sobota, 9 dzień kwietnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Areny Lublin, gdzie już za moment ekipa Motoru Lublin zmierzy się na własnym boisku z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Wszystkiego nie oddadzą. Zobaczymy, jaka jest też dyspozycja dnia, jak to też wszystko będzie się dzisiaj układało od pierwszych minut. Motor oczywiście w swoich żółto-białych strojach wykonywał ten rzut wolny. Sędzikowski, wrzutka w pole karne, jest uderzenie głową. Podejść wyżej, stara się tutaj uniemożliwiać krótką grę. Teraz Kosecki, świetny odbiór Jakuba Koseckiego, zobaczmy. Kosecki jest już w polu karnym, uderzenie Koseckiego. Przekombinowali piłkarze z Grodziska i teraz mamy kontrę. Sędzikowski do Fidziukiewicza. Fidziukiewicz jest na wprost pola karnego, podanie na lewą stronę. Jest tutaj Kosecki, wycofanie przed pole, ależ tutaj skiksował. Piłka na prawą stronę. Jest tutaj oczywiście Ryczkowski, zobaczmy. Ryczkowski, wycofanie piłki w pole karnej, jest gol. Fidziukiewicz, 1-0. Motor Lublin wychodzi na prowadzenie. Wójcik. Teraz dobrze w kierunku Sędzikowskiego. Sędzikowski ma trochę miejsca. Po prawej stronie nie było spalonego. Sędzikowski na półmetku tej pierwszej połowy. Zobaczmy, akcja lewą stroną. Jest tutaj nieźle ustawiony jeden z zawodników gości. Piłka w polu karnym. Ale radzą sobie z tym zawodnicy Motoru. Ten stały fragment gry zostanie wykonany. Jest centra rzutu rożnego. No, to mogło zaskoczyć bramkarza. Próba akcji lewą flanką. Ładne teraz przejście piłkarzy Pogoni. Uderzenie. A teraz właśnie akcja Pogoni. Piłka na lewej stronie. Jesteśmy już w okolicach pola karnego Motoru Lublin, zagranie piłki w pole karne, no i takim, można powiedzieć, ekwilibrystycznym uderzeniem Lisowski. Futbolówka już ustawiona, już jest centra w pole karne piłkarzy z Grodziska Mazowieckiego. Zobaczmy, akcja prawą flanką, próba uderzenia piłki. Właśnie on teraz dostanie od swojego trenera szansę na występ w końcowych minutach tej rywalizacji, ale o tym za moment, bo teraz kolejna akcja ekipy Motoru, ależ błąd defensywy Pogoni, to musi być 2-0, zobaczmy, ależ sytuacja teraz przed ekipą gospodarzy. I teraz taka bezpańska piłka, wydawać by się mogło, całkiem nieźle opanowana przez piłkarzy Motoru, czy to będzie 2-0, nie, jak oni tego nie wykorzystali, no to powinno być 2-0. Jest piłka w pole karne, minął się z piłką golkiper gospodarzy. Na jego szczęście tutaj żaden z piłkarzy Pogoni nie dopadł do tej futbolówki, ale to nie koniec zagrożenia. Jeszcze tutaj walczą o piłkę gracze gospodarzy przed zdobyciem trzech oczek w tym spotkaniu. Ale o tym za moment, bo kolejna okazja Pogoni.